Profesor Marek Belka, lider listy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, spotkał się wczoraj z mieszkańcami Sieradza. Chciałem być kandydatem z Łodzi i z województwa, bo jestem łodzianinem od urodzenia do chwili obecnej, bez chwili przerwy. Bo chciałem być reprezentantem szerokiej koalicji i tak się stało. W związku z tym z wielką przyjemnością i z dużym zaangażowaniem, jak sądzę, objeżdżamy całe nasze województwo, oczywiście także miasto Łódź, żeby przedstawić się wyborcom i w tej nowej dla mnie roli jako kandydat do Parlamentu Europejskiego. Po co tam idziemy? Oczywiście są tam sprawy oczywiste, takie jak budżet. To jest w tej chwili podstawowy przedmiot prac Parlamentu Europejskiego. Prawdopodobnie przez najbliższy rok jeszcze będziemy tam się, prawda, bić o jak najlepsze wyniki tej budżetowej, że tak powiem, tego starcia budżetowego. Profesor Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, jest przekonany do jak najprostszego prowadzenia kampanii wyborczej. Nie ma innego sposobu, jak mówić, jak jest, czyli prawdę. No na przykład, to słynne euro i straszenie wzrostem cen. No to chcę powiedzieć, nigdzie w Polsce, nigdzie w Europie po wprowadzeniu euro nie zanotowano wzrostu ogólnego poziomu cen. Rzeczywiście. Wzrosła cena kawy cappuccino, tylko że cappuccino dla przeciętnego Włocha to jest 1/1000 jego miesięcznych wydatków. Szkoda, że spotkanie w restauracji Marusia wywołało niewielkie zainteresowanie wśród sieradzan. Uczestniczyło w nim niespełna 50 osób.